On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nad wszystko go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Proszę Państwa, zapraszam do wspólnej lektury tego przepięknego hymnu Pawłowego. Będziemy podążać takimi regułami interpretacji tego tekstu, jakie dyktuje nam retoryka semicka. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że ten fragment listu Pawła, ten hymn dzieli się na dwie strofy. To jest pieśń, która prawdopodobnie została przez świętego Pawła przejęta z wcześniejszej tradycji, była prawdopodobnie śpiewana w czasie zgromadzeń liturgicznych przez ludzi, którzy gromadzili się na wspólnej modlitwie. Ona składa się z dwóch zwrotek. Pierwsza to pierwsze trzy wersety od 6 do 8, druga, kolejne trzy od 9 do 11. Już tutaj widać, że pewna symetria jest zastosowana 3 do 3, porówno. I teraz tak, w pierwszej części podmiotem jest Jezus Chrystus. To On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by być na równi z Bogiem i On, Jezus Chrystus, ogołocił samego siebie. W drugiej części mamy zmianę podmiotu. Podmiotem jest Bóg. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Wszystko inne, co teraz będzie rozgrywać się w dynamice poetyki przestrzeni między Jezusem a między Bogiem na planie formalnym, dotyczy pewnego pięknego literackiego kontrastu i przeciwnych ruchów między pierwszą a drugą strofą. Popatrzmy. Po pierwsze, mamy grę ruchu na linii pionowej, góra-dół. Jezus Chrystus, a więc jesteśmy w pierwszej zwrotce, uniżył samego siebie, poszedł w dół, stawszy się podobnym do ludzi i posłusznym do śmierci. Dlatego Bóg wywyższył go, ruch z dołu do góry, wywyższył go nad wszystko, darował mu imię ponad wszelkie imię. W tym podwójnym ruchu z góry na dół i z dołu do góry mamy pewien radykalizm, jakby pójście na maksa, to wynika z zastosowanych tutaj symboli i reguł retoryki semickiej, mianowicie on istniejąc w postaci Bożej, był Bogiem, był najpiękniejszym, najpełniejszym istnieniem z możliwych. Nic ani nikt tak nie istnieje jak Bóg. Stał się sługą. Greckie słowo doulos oznacza sługę, niewolnika, a więc tego, kogo w starożytności uważano za rzecz, nawet nie za człowieka. A więc z najpiękniejszego istnienia stał się nikim. To jest pierwsza zwrotka. Dlatego też Bóg tego, który był sługą, wywyższył. To już widzieliśmy, ale coś więcej. Sprawił, że na jego widok wszelki język wyznał, że on jest Panem. Pojawia się inne greckie słowo kyrios, które w Septuagincie greckiej wersji Biblii hebrajskiej tłumaczy słowo Jahwe, imię Boże. Kyrios jest kluczem, takim słowem kluczowym, technicznym w Biblii Nowego Testamentu zarezerwowanym dla Boga. A więc Bóg stał się niewolnikiem po to, żeby Bóg wywyższył niewolnika i sprawił, że wszyscy wyznają, że on jest Panem. Można powiedzieć, ten ruch z dołu do góry i z góry do dołu obejmuje punkty maksymalne. Z wszystkiego stał się absolutnie niczym. Z niczego stał się znowu, czy został uznany znowu absolutnie za wszystko. I teraz mamy w tym hymnie znowu rozgrywającą się między pierwszą a drugą zwrotką logikę drugiego ruchu, czy druga płaszczyzna ruchu, tym razem nie z góry do dołu, a z zewnątrz, z wewnątrz na zewnątrz i z powrotem z tego, co zewnętrzne, ku
środkowi, ku wnętrzu. Mianowicie on ogołocił samego siebie, ekenozen. Mamy tutaj słowo greckie kenosis w formie czasownikowej, które w teologii stało się kluczowym, można powiedzieć, słowem wyrażającym misterium Jezusa Chrystusa. Ale proszę Państwa, zanim pewien sens religijny temu słowu nadali teolodzy, to w myśli Greków starożytnych, na przykład u Homera czy u Platona również, to słowo kenosis oznacza ruch z wewnątrz na zewnątrz. Coś, co było schowane, pokazało się na zewnątrz. Bardzo różne przykłady można by tutaj cytować. Chodzi o co? Bóg, który dotąd istniał jako skryty, zakryty przed człowiekiem, w przestrzeniach Trójcy Świętej człowiekowi nie było to dane do poznania, teraz wyszedł z tej przestrzeni misterium i dał się poznać na zewnątrz. I znowu tutaj między pierwszą i drugą zwrotką mamy ruch przeciwny. Teraz pójdziemy z zewnątrz do wewnątrz. Dlaczego? Ponieważ Bóg sprawił, by każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, że Panem chodzi o to, że wyznały to istoty niebieskie i ziemskie i podziemne. Mamy przez merizm zarysowane punkty skrajne świata. To, co jest najwyżej istoty niebieskie, to, co jest najniżej istoty podziemne i to, co jest na płaszczyźnie ziemi, istoty ziemskie. Czyli mamy jakby całą rozpiętość przestrzeni. To, co jest najbardziej zewnętrzne, wysoko i pod ziemią, teraz skupia się na tym jednym punkcie, jakim jest Syn Boży Jezus Chrystus, by wyznać, że On jest Panem. A więc mamy ruch z zewnątrz do wewnątrz. Tak? Taki hymn, taka poetyka ruchu, zadziwiająca myśl, która skonstruowana jest właśnie w taki sposób, i mamy jedno konkretne pytanie, jaki to ma sens? Po pierwsze, sens estetyczny. Poezja grecka i poezja semicka zawsze były bardzo przemyślane. O ile nasza poezja europejska opiera się przede wszystkim na efekcie rymu i rytmiki, o tyle poetyka semicka opiera się na figurach retorycznych i takich właśnie ciekawostkach związanych z kontrastami. Trzeba tylko odkryć klucz, żeby umieć to czytać. Natomiast sens teologiczny, sens duchowy widziałbym taki. Obydwie zwrotki skupiają, ten hymn jest o najważniejszych punktach misterium życia Jezusa Chrystusa. Wcielenie, kiedy stał się człowiekiem, kiedy zszedł z góry na dół. Następnie mamy tutaj misterium śmierci, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, misterium zmartwychwstania i wreszcie po śmierci misterium wywyższenia Jezusa jako Syna Bożego na tron niebieski. To jest, ten hymn jest jakby taką syntezą, takim streszczeniem całej Ewangelii. I można powiedzieć tak, widzicie Państwo na monitorze w tym momencie taki symboliczny wykres przedstawiający linię narządu, który bada ludzkie serce. On jest taki postrzępiony, czyli to serce żyje, prawda? Jezus Chrystus zszedł w dół, odbił się, poszedł do góry. Jest ruch zewnętrzny, wewnętrzny, ruch w dół, w górę, w dół, czyli jest życie. To serce, które widzicie Państwo na monitorze, żyje. To jest sens tego hymnu. A gdyby Jezus nie zdecydował się na to, gdyby, jak święty Paweł mówi, skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, to ta równa linia, która byłaby możliwa na tym wykresie, jak doskonale wiecie, oznacza śmierć. Gdyby nie było tego ruchu, o którym mowa w tym hymnie, nie byłoby życia nadprzyrodzonego.